Sekrety, jeszcze jeden sekret do ujawnienia, mianowicie dlaczego nas tutaj dzisiaj jest tak mało. Ponieważ cała młodsza część naszej wspólnoty oraz wiele innych osób do pomocy tworzą w tej chwili równoległe wydarzenie w Katowicach, takie młodzieżowe spotkanie wspólnotowe. No, oni tam mają wszystko swoje, nie będzie tam transmisji mojej prezentacji, jak to zwykle bywało, tylko coś nowego, to będzie ich własna prezentacja, własna muzyka i wszystko inne. Stąd jest nas tutaj znacznie mniej dzisiaj. Niektóre osoby ze środowiska młodzieży musiały się poświęcić, żeby tutaj pomóc nam z kolei w stworzeniu tego naszego wydarzenia. Takie wydarzenia mają być jeszcze 3 w tym roku, gdzie w Katowicach równolegle, ale tylko dzisiaj będzie to tam po południu, w przyszłości ma to być przed południem, więc właśnie to młodzieżowe spotkanie, więc już następnym razem będziemy tutaj w komplecie. Tak. A my tutaj, no właśnie, od jakiegoś czasu moje prezentacje w niedzielne popołudnia zaczynają się dużo wcześniej za sprawą historii zagadki, która jest taką główną ilustracją do naszego dzisiejszego głównego fragmentu Biblii. I niejednokrotnie jest tak, że ktoś jeszcze oprócz mnie angażuje się, poświęca czas, wysiłek, pasję tworzenia, by przygotować tą ilustrację, historię, zagadkę. Jest to coś nowego, taki eksperyment, który już trwa parę miesięcy. Są to takie współczesne przypowieści i nie można wykluczyć, że w przyszłości będą powstawały nawet jakieś etiudy filmowe na kanwie takiej historii, zagadki. I w takim momencie jak ten popatrzymy sobie po prostu na ekran, by poznać tą ilustrację, ale nie musimy na to czekać, bo przecież możemy też włączyć naszą wyobraźnię. Więc wyobraźmy sobie, że teraz na ekranie, no cóż, wyobraźnia jest nieograniczona. Wyobraźmy sobie, że to jest taki wielki ekran i właśnie tam wyświetlimy za chwilę kolejny film. Jesteście gotowi? Przygasają światła, oczywiście w wyobraźni. Wynagrodzeni, historie. Sezon 1, odcinek 18. Pewna dziewczyna bardzo chciała jeździć konno. Lubiły razem z mamą oglądać zdjęcia, filmy, programy o koniach i wyobrażać sobie, że zostanie kiedyś mistrzynią. Za każdym razem, gdy przejeżdżała na rowerze obok klubu jeździeckiego i widziała jeźdźców skaczących przez przeszkody, marzyła, by samej tak kiedyś poszybować. Gdy przyszła pierwszy raz do klubu, dziewczyny, które już od dłuższego czasu jeździły, chciały nauczyć ją pierwszych kroków. Ale ona nie miała w zwyczaju słuchać porad. Pomyślała, że może potrzebują ich inni, ale nie ona przyszła mistrzyni świata. Włożyła nogę w strzemię stojącego obok konia i próbowała wsiąść. Koń nie zdążył zrobić jednego kroku, gdy spadła i mocno się poturbowała. Spróbowała drugi raz, ale stopa uwięzła w strzemieniu i uległa zwichnięciu. Nie udało się z żadnym innym koniem w stajni. Z uporem wsiadała i spadała, bolały ją łokcie, kolana i wszystkie inne części ciała. Tego wieczoru leżała na swoim łóżku w ciemności i rozmyślała. Była całkowicie zniechęcona głupotą koni i gdy już chciała zupełnie zrezygnować z marzenia, coś się w niej zmieniło, coś pękło,
co sprawiło, że następnego dnia wróciła do klubu i za jakiś czas i ona poszybowała nad przeszkodami, a rzeczywistość przerosła marzenia. Co to była za przemiana, która w niej nastąpiła, zakodowane jest we fragmencie Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy pierwszą część tego fragmentu. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Czytamy tutaj, że tłumy ludzi ciągnęły do Jezusa. Gdzie dzisiaj ciągną tłumy? Na mecz, na koncert. Czasami ludzie pokonują spory trud, wydają sporo pieniędzy, gdzieś tłumnie idą. Co ich pcha w tą stronę? Pewnie jakieś potrzeby, osobiste potrzeby. Potrzeba szczęścia, potrzeba przeżywania czegoś wzniosłego, jakaś niezwykła atmosfera. Widocznie taka jest potrzeba, która się w ludziach odzywa. Gdy mówimy o potrzebach człowieka, to trzeba od razu powiedzieć coś ważnego o Bogu. Bóg jest tym, który potrafi zaspokoić każdą najgłębszą potrzebę. Właśnie w tym wyraża się to, że On jest Bogiem. Potrafi. Bóg potrafi zaspokoić każdą potrzebę każdego ze swoich stworzeń. Skoro tak, to dlaczego dzisiaj tak niewielu ludzi z tego korzysta? Czasami możemy odnieść wrażenie, że ludzie są oporni jak skała, jeżeli chodzi o zainteresowanie Bogiem, Ewangelią. Bóg, Chrystus, Ewangelia, kogo to obchodzi? W takim razie, dlaczego do Jezusa szły tłumy? Skąd się wzięły tłumy, które chciały słuchać o Bogu? Czytamy w pierwszym naszym zdaniu: i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach. Jezus widział potrzebę, jaką tamci ludzie mieli, potrzebowali poznać prawdę o Bogu. Jest to jedna z największych, jeżeli nie największa potrzeba człowieka. Jest tylko jeden problem. Kogo to obchodzi? Człowiek często sobie po prostu z tej potrzeby nie zdaje sprawy, chociaż jest to najważniejsza potrzeba, jednak nieuświadamiana. Jak to się stało, że tamci ludzie, o których czytamy w naszym fragmencie, chcieli słuchać? Dlaczego się zainteresowali? Jak Jezus to zrobił? Okazuje się, że chcąc drugiemu człowiekowi naprawdę pomóc, nie wystarczy, że chcemy pomóc. Jeszcze musi być przezwyciężona niechęć do uzyskania tej pomocy, obojętność. Przypomina mi się tutaj sytuacja z jednym z moich sąsiadów z kamienicy obok już wiele lat temu. Był późny wieczór, zima, padał śnieg. Gdzieś około 11:00 popatrzyłem przez okno i zobaczyłem tego mojego sąsiada, jak idzie do domu, mocno zataczając się. Gdzieś w pół do pierwszej coś mnie tknęło. Czy ten sąsiad, aby doszedł do domu, bo się tak zataczał, zszedłem na dół, otworzyłem okno na ganku i zobaczyłem przez gałęzie, że chyba ktoś tam leży. Ubrałem się i poszedłem tam. Leżał w śniegu, przykryty kurtką. Buty stały jakby ustawione celowo obok. Wyraźnie myślał, że jest w domu pod pierzyną. Zacząłem potrząsać jego ramieniem, by się obudził, ale gdy próbowałem mu pomóc, był straszliwie oburzony, że przeszkadzam mu spać, że go budzę. Nie zdawał sobie sprawy ze swojej potrzeby, że jak tu zostanie dłużej, to zamarznie i już będzie po nim.
odnosił się z oburzeniem i wrogością, gdy ktoś chciał mu pomóc. W końcu udało mi się zaprowadzić go do jego mieszkania w suterenie, może mieszkanie trochę za dużo powiedziane, i położyć na łóżko. Myślę, że to jest przynajmniej dla mnie dobra ilustracja. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z największej potrzeby, jaką ma, i reaguje obojętnością lub nawet wrogością, gdy ktoś próbuje mu pomóc, ją zaspokoić. A Jezusowi udało się pomóc, przełamać. Dlaczego ludzie przychodzili, żeby go słuchać? Czytamy dalej. Lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Dlaczego ludzie przychodzili? Bo Jezus zaspokajał ich inne potrzeby, te uświadamiane, te, które bolały. I dlatego ludzie tłumnie przychodzili. W takim razie myślę, że w waszych głowach, tak jak i w mojej, powstaje to wielkie pytanie, skoro było to możliwe w przypadku Jezusa, jak my możemy, czy my możemy czegoś takiego doświadczyć na ten wzór, zaspokajać jakieś uświadamiane potrzeby ludzi po to, by pomóc w tych nieuświadamianych, duchowych. Jak my staramy się to robić? Myślę, że każda wspólnota, każde chrześcijańskie środowisko ma swoje sposoby, albo przynajmniej ich szuka, pragnie. Nasza odpowiedź jest bardzo konkretna, starannie tworzona, z wielkim wysiłkiem i nazywa się, no ta największa, tak? Cołek, nasz ośrodek i to, co się w nim dzieje, jest właśnie po to. Zaspokajanie pewnych autentycznych, uświadamianych potrzeb, by te najgłębsze, nieuświadamiane mogły być zaspokojone również. A te najgłębsze potrzeby człowieka, nasze społeczeństwo, to jest wiele sektorów, które próbują zaspokoić różne potrzeby ludzi, ale te najgłębsze potrzeby mogą być zaspokojone w pełni tylko przez osobistą więź człowieka z Bogiem. Dlatego już taka konkretna, największa potrzeba to jest potrzeba pojednania z Bogiem. Po to ten cały trud, wielki trud, jaki z pasją podejmujemy. Przy okazji sami korzystamy i mamy się dobrze, bo wiadomo, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Wspaniała przygoda. Mamy wspaniałą przygodę. Uczniowie Jezusa mieli swoją przygodę, my mamy swoją. Dlaczego za Jezusem szły tłumy? Ponieważ chcąc zasiać słowo, zaspokajał uświadamiane potrzeby. Popatrzmy, jakie były skutki. Jakie były rezultaty. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Mateusza 4. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Jakie były skutki? No, wiadomość poszła w świat, rozeszła się, tak? Po całej Syrii, i wszędzie bliżej. Wiadomość o Jezusie rozeszła się bardzo szeroko. Przynoszono do Niego różnych cierpiących, a On ich uzdrawiał. My też tak w pewnym sensie możemy. W ostatniej części naszego niedzielnego wydarzenia mamy kręgi intencje, czyli mniejsze kręgi. A intencje to jest właśnie to, że każdy z nas może powiedzieć, jaki ma problem. I możemy razem w jakikolwiek sposób wyrażać zaufanie do Boga,
postawę zależności od Niego, Bóg odpowiada na wiarę. Tak czy owak ludzie przychodzili do Jezusa i to tłumnie, ponieważ ich uświadamiane potrzeby były zaspokajane. I wtedy właśnie Jezus zrobił to, co mógł zrobić najlepszego. Były warunki, by zaspokoić też te najgłębsze potrzeby. Co Jezus wtedy zrobił? Przeczytajmy trzecią część fragmentu. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Co Jezus zrobił? Wykorzystał tą sytuację, by zasiać w tych ludziach coś jeszcze ważniejszego. Zaspokoić potrzebę, której sobie nawet nie uświadamiali. Popatrzmy na pierwsze słowa, które Jezus skierował do tłumów w tamtych okolicznościach. Przeczytajmy ostatni już dzisiaj odcinek, wers trzeci. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, szczęśliwi ubodzy w duchu. Możemy zobaczyć, że Jezus znowu rozpoczyna od uświadomionej potrzeby. Mówi szczęśliwi ubodzy w duchu. To wielka potrzeba, którą każdy z nas ma, by być szczęśliwym. Jest to potrzeba, którą sobie uświadamiamy. Każdy pragnie być szczęśliwy. Jak wiele rzeczy robisz, żeby być szczęśliwym? Gdy patrzę na swoją wczesną młodość, mogę powiedzieć, że to było ciągłe ściganie szczęścia. Upatrywałem szczęścia w wielu rzeczach, jak każdy, oczywiście w muzyce, zespół muzyczny, scena. Był okres, że to był dla mnie sens, w ogóle sens życia, również słuchanie muzyki. Jak jednak potrzeba szczęścia może być naprawdę zaspokojona? Jezus wskazuje warunek. Trzeba stać się ubogim w duchu. Co to znaczy? To znaczy uznać, że czegoś jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam sposobu na szczęście. A to jest bardzo trudne, bo człowiek przeważnie myśli, że ma. Jak ta dziewczyna w naszej głównej ilustracji, która chciała jeździć konno i myślała, że potrafi, że sama sobie da radę, nie potrzebuje niczej pomocy, nie potrzebuje porad, bo już wie. Włożyła nogę w strzemię stojącego obok konia, próbowała wsiąść. Spadła, próbowała drugi raz, z uporem wsiadała, spadała, bo ona już wie. Podobnie przeciętny człowiek już wie, ma swoje sposoby na szczęście. Jaki jest najpopularniejszy sposób na szczęście? Obserwując świat i własne doświadczenia, najpopularniejszym sposobem na szczęście, i tu od czasów Jezusa nic się nie zmieniło do dzisiaj, jest relacja z drugą osobą. Działają tu największe siły, największe emocje. I człowiek mówi, ja już mam sposób na szczęście. Potrzebuję odnaleźć odpowiednią osobę. O, chyba pojawiła się odpowiednia osoba. Rodzi się tęsknota. Mam sposób na szczęście. I wtedy szczególnie potrzebne są słowa Jezusa. Szczęśliwi, ubodzy w duchu. Uznanie, że jednak nie mam. To jeszcze za mały sposób na szczęście. Człowiek w to nie wierzy, ponieważ
emocje i tęsknoty, mówią mu: mam, znalazłem, znalazłam. Ale zdaniem Jezusa szczęśliwy jest ten, kto uzna, że coś tam znalazł, ale tak naprawdę nie ma. Jeżeli ktoś uzna, że jego recepta na szczęście jest niekompletna, brakuje najważniejszego elementu. Te próby osiągnięcia szczęścia bez Boga oparte są na fałszywym założeniu. To tak jakby ktoś chciał zabrać swoich bliskich na wycieczkę i przyszedł niosąc dwa kanistry benzyny. No, jedziemy na wycieczkę. Żona i dzieci stoją gotowe do wycieczki, a ty przyszedłeś niosąc dwa kanistry, no to tak, dwa kanistry benzyny. Żona pyta: a gdzie samochód? Jaki samochód? Przecież było w reklamie, że na benzynie V-Power zajedziesz najdalej. Więc przyniosłem V-Power, dwa kanistry. No i poszli pieszo na wycieczkę, niosąc dwa kanistry benzyny. Ktoś powie: totalna abstrakcja. Komuś odwaliło, mówiąc kolokwialnie. Potrzebny jest samochód. Ale przeciętny człowiek jest jak człowiek, który przyniósł dwa kanistry benzyny i liczy na wspaniałą wycieczkę. Trzeba jednak być ubogim w duchu i powiedzieć: jeszcze nie mam najważniejszego. Tym, co najważniejsze, jest Bóg. Jedną z takich postaci w Biblii, które myślały, że już mają to, co najważniejsze, jest Samarytanka z 4 rozdziału Ewangelii Jana. Myślała, że ma sposób na szczęście, relacja z odpowiednim mężczyzną. Jezus powiedział do niej: miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Za każdym razem, gdy próbowała, to tak jakby wybierała się na romantyczną wycieczkę pieszo, niosąc dwa kanistry paliwa. Powiedzcie, po ilu metrach takiej wycieczki pojawi się pierwsze przekleństwo? Trzeba być ubogim w duchu. Powiedzieć: jeszcze nie mam najważniejszego. I to jest ten jeden z największych absurdów naszego świata. Myśleć, że ma się sposób na szczęście, chociaż jeszcze nigdy nikomu się tym sposobem nie udało. Jak to? A tamci? Znam ludzi, którzy są szczęśliwi. Tylko że zawsze jest to ktoś inny niż ty, nie ty. Wreszcie człowiek kwituje to słowami: za dużo oczekujemy, po prostu życie takie jest, nie bądźmy dziecinni. Ale w głębi serca kołacze się niezaspokojona tęsknota. O, gdybym spotkała właściwą osobę, albo no była kiedyś taka osoba, ale mnie nie wybrała. Czyli dalej z uporem mam sposób na szczęście. Muszę tylko spotkać właściwą osobę. Jaka jest właściwa odpowiedź? Uznaj, że jeszcze nie masz odpowiedzi na to, co jest potrzebne, by być szczęśliwym. A co jest tym czymś tym? Co jest tym samochodem, do którego trzeba wlać naszą benzynę, mówiąc obrazowo? Jest nim Bóg. Jezus Chrystus, więź z Nim. Więc jak widzimy pojedynczego człowieka, jak ciągnie do Boga, albo widzimy małżeństwo, albo całą rodzinę, że ciągnie do Boga, to ciągnie we właściwą stronę. Oczywiście tylko wtedy, gdy robią to, bo wiedzą, że bez Boga są jak rodzina, która udaje się na wycieczkę, niosąc kanistry z benzyną. Potrzebują samochodu, mówiąc obrazowo, to znaczy potrzebują Boga.
idą do sprzedawcy samochodów, nabywają samochód, wlewają benzynę i jadą na wspaniałą wycieczkę. Tysiące ludzi, miliony, wraz z rodzinami ciągną w stronę Boga, a wśród nich zdarzają się ci, którzy rozumieją, że to coś więcej niż kultura, tradycja. Rozumieją, że potrzebują osobistej więzi z Bogiem przez wiarę. Która to więź zaczyna się zawsze od osobistego nawrócenia. Mówiąc obrazowo, potrzebują samochodu. No i cała rodzinka wsiada do samochodu. Ale ktoś spośród nich nagle się wyłamuje i mówi: ja nie potrzebuję. Bierze kanistry z benzyną, idzie dalej pieszo. On ma już swój sposób na szczęście. Jego prawo, każdy ma prawo chodzić po górach z dwoma kanistrami benzyny w plecaku jako sposób na dobrą wycieczkę. Skoro ktoś znalazł sposób na szczęście, no jednak Jezus mówi: szczęśliwi ubodzy w duchu, szczęśliwi, którzy uznają, że jeszcze nie mają. Jak ta dziewczyna w naszej głównej ilustracji, która ciągle próbowała i spadała, tego wieczoru leżała na swoim łóżku w ciemności i rozmyślała, była całkowicie zniechęcona głupotą koni, no bo tak to rozumiała, że konie były niewłaściwe. I gdy już chciała zupełnie zrezygnować z marzenia, coś się w niej zmieniło, coś pękło. Co to była za przemiana? Możemy dalej wyobrażać sobie ten film na ekranie. Może kiedyś w naszym ośrodku coś takiego będziemy tworzyć. Dziewczyna pomyślała, że potrzebuje przyznać, że sama nie da rady i że potrzebuje pomocy. Chcąc, by się udało, potrzebna jest pokora, być ubogim w duchu. Różnica jest jak między ciągłym spadaniem a szybowaniem nad przeszkodami. Jest tu też mocna lekcja dla mnie, dla całego mojego życia. Jeśli chcę być w życiu szczęśliwa, potrzebuję do tego pomocy Boga. Potrzebuję ufać Mu i robić wszystko to, co mówi, że warto robić. On obiecał, że wtedy będę szczęśliwa. Tyle przeżycia dziewczyny, oby tak się w jej życiu stało. Powstaje więc kolejne ważne pytanie, taki kolejny kamień milowy tutaj. Jak stać się ubogim w duchu? Skoro to jest sposób na szczęście, stać się ubogim w duchu, niby proste, a jednak ta myśl, że już mam, jest tak silna w każdym człowieku, że nie jest to kwestia postanowienia. Ten zew szukania szczęścia w swoich upatrzonych źródłach jest tak silny, że nie wystarczy jakieś tam postanowienie. Człowiek nie potrafi tak się po prostu zmienić. Ale jest coś, co może go zmienić. I tym czymś jest coś, co jest ukryte w tej oto zbitce dwóch cytatów, która w tej chwili pojawi się na ekranie. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne, pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Potrzebujemy po prostu działania Boga na swoje serce, inaczej ujmując, potrzebujemy, żeby Bóg nam coś osobiście powiedział, prosto do naszego serca. Ale czasami potrzebne jest dłuższe oddziaływanie. Potrzebujemy być poddani dłuższemu oddziaływaniu słowa. To jest czasami jak wiercenie w betonie. Czasami trzeba mocnego młota
udarowego, żeby przebić się przez betonową ścianę, podobnie do serca człowieka. Takim młotem udarowym jest obrazowo to, na co dzisiaj patrzymy. To jedno zdanie, błogosławieni czy szczęśliwi, ubodzy w duchu, jest początkiem czegoś, o czym mówił tutaj już Tomek we wstępie, jest początkiem czegoś, co w Ewangelii Mateusza zajmuje kilka rozdziałów i jest nazywane kazaniem na górze. Jest to kilkadziesiąt poleceń, które dał Jezus, wyzwań. Z bardziej znanych to takie, jeśli cię uderzą w prawy policzek, to nadstaw lewy i wiele podobnych. Po co Jezus mówił to wszystko? Po co te kilkadziesiąt takich wtrętów, takich poleceń, wyzwań? Jezus, wygłaszając to kazanie na górze, miał pewien konkretny cel. Cel, który można przyrównać do działania młota pneumatycznego, próbującego przebić się przez betonową ścianę. I chodzi o to, żeby pewna prawda dotarła wreszcie do za tą ścianę, do serca człowieka. Co to za prawda? Bardzo prosta. Jak bardzo potrzebuję pomocy Boga. Główna myśl kazania na górze: potrzebujesz Zbawiciela. I właśnie po to te kilkadziesiąt wyzwań Jezusa danych ludziom, aby pokazać, że nie są w stanie ich spełnić. Punkt startu każdego człowieka jest dokładnie odwrotny. Uważa, że nie potrzebuje pomocy. Wszystko, co trzeba, to po prostu sobie postanowi. Przekonanie o własnej dobroci. Jezus przez kazanie na górze, które dzisiaj, no, jakoś zaczynamy tutaj, poznając Ewangelię Mateusza, pomaga w tym, żeby wreszcie prawda o mnie dotarła do mnie. Właśnie przez to, że człowiek widzi, że nie jest w stanie spełnić tych poleceń. A jednym z takich poleceń jest właśnie na przykład to, jak cię ktoś uderzy w prawy policzek, to nadstaw mu lewy. No, zupełnie proste, prawda? Ktoś to robi, to ja w ogóle, no, prawie że się uśmiecham. I tu jednak wychodzi cała bezradność człowieka. I to jest cel kazania na górze, pokazać człowiekowi, że sam nie jest w stanie i dlatego potrzebuje Zbawiciela. To jest to wiercenie w betonie ludzkiego serca. A dzisiaj patrzymy na pierwsze uderzenie tego młota. Szczęśliwi, ubodzy w duchu. Szczęśliwi, pokorni, którzy uznają, że jeszcze nie mają najważniejszego. Ale ja, Boże, nie jestem pokorny, tak? Jestem pyszałkiem. Ja mam swój sposób na szczęście. Moje serce dyktuje mi czasami co róż, że gdyby tylko tamta osoba mnie chciała, albo ta, którą coś, i tysiące innych przekonań świadczących o postawie, ale ja już mam sposób. Więc Boże, widzisz, nie potrafię być pokorny, jestem z natury wyniosły, zadufany w swoich przekonaniach. Myślę, że wszystko mam. Taka jest prawda o nas. Nie jesteśmy w stanie być takimi ludźmi pokornymi. I pycha i wyniosłość, no, wiem, że często się mówi coś największe, największe, ale pycha i wyniosłość jest naprawdę największą chorobą, jaka może toczyć człowieka. Jest jak haczyk wędkarski wbity w pyszczek ryby i sama ona sobie go nie usunie. Podobnie człowiek nie jest w stanie stać się pokorny sam z siebie. Jest tylko jedno lekarstwo. Potrzebuje pomocy Boga. Więc możemy sobie wyobrazić tamtych ludzi, do których Jezus kierował te słowa, którzy słyszeli je. Były te słowa jak młot
Niektórzy poczuli się bezradni i pewnie zawołali z głębi serca: Boże, uczyń mnie pokornym, uczyń mnie ubogim w duchu. I o taką reakcję właśnie chodzi, także w naszym przypadku. Na końcu tego naszego dzisiejszego odcinka Ewangelii Mateusza są przedstawione jeszcze skutki bycia pokornym przed Bogiem. Jezus mówi tam na koniec, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Skutkiem pokory jest doświadczenie Królestwa Niebieskiego, czyli po prostu działania Boga w sercu człowieka. I tak tego właśnie potrzebujemy, tak? Działania Boga w naszych sercach. To jest ten samochód, mówiąc obrazowo, który jedzie. Teraz szczęście jest możliwe. Bóg wniesie szczęście w nasze życie. Wtedy wszystkie inne dziedziny życia mają szansę być ułożone. Recepta na szczęście. Niby oczywista, jednak wielu ludzi wokół nas patrzy zupełnie inaczej, bo mają już swoje sposoby na szczęście. Ewangelia o Chrystusie, kogo to obchodzi? I nie da się nic zasiać. Ludzie się bronią, pełna asekuracja. Jaka jest na to rada? Czego się uczyliśmy? Patrzyliśmy na przykład Jezusa, że jednak za nim chodziły tłumy. Dlaczego? Ponieważ zaczynał od potrzeb uświadamianych, później pomagał w tych, których nawet nie byli świadomi. Jezus pokazał drogę, możemy wstępować w Jego ślady, nasz sposób na to, żeby zaspokajać potrzeby ludzi, to uświadamiane. No, naszą największą odpowiedzią, w którą zresztą każdy z nas się może zaangażować, jest właśnie COEK, ten nasz chrześcijański ośrodek edukacji, kultury, który tworzymy. I tu dzieją się rozmaite rzeczy, ciągle do przodu, tak jak Duch Święty prowadzi. A ostatni tydzień to była naprawdę intensywna praca, tak trudna, że aż się zataczałem. Bo była to praca nad koncepcją drugiego obiektu, który chcemy zbudować na nowym terenie, uzupełniającego ten nasz obiekt. I pracowaliśmy w zespole wielu konsultantów, 20 kilka osób. Pracowaliśmy nad układem funkcjonalnym dokładnie właśnie po to, jak wyjść na spotkanie tym uświadomionym potrzebom ludzi. Więc patrzyliśmy na już kolejny etap projektu funkcjonalnego w tym zespole, szerokim zespole konsultantów i plan wydawał się kompletny, ale a gdzie te większe pomieszczenia dla dzieci? Przecież w obecnym obiekcie ich brakuje. A właśnie o to chodzi, żeby tamten to uzupełnił. Projektowaliśmy ten ośrodek 15 lat temu i mieliśmy inne, zupełnie inne wyobrażenia. A gdzie zaparkuje kilkadziesiąt wózków dziecięcych? I na projekcie napis wózki dziecięce. Widzę, że jesteście ciekawi gdzie. I już projekt wydaje się być w miarę i nagle ktoś mówi, no dobrze, Dawid. Ale wyobraźmy sobie, że na zewnątrz jest miasteczko namiotowe, hamaki, 100-200 młodych ludzi. Jak zamierzamy zaspokoić ich potrzeby przez ten nasz projekt? To co? Jak będą chcieli zrobić sobie śniadanie, to pójdą do profesjonalnej kuchni? A gdzie się umyją, tak? Aha, potrzebujemy czegoś alternatywnego, łatwo dostępnego z zewnątrz. Więc to jest taki zwariowany czas na łączach z architektem. Jestem w pewnych momentach tak zaaferowany, że staje się niebezpieczny dla otoczenia, przysłowiowe wstawianie gotującego czajnika do lodówki. Ale fakt, sięgnąłem po papierowy ręcznik, żeby wytrzeć sobie usta
I nagle patrzę, a ja wycieram usta papierowym, ale filtrem do kawy. Myślę sobie, o, to już robi się niebezpiecznie. Tak powstaje zamysł przyszłego dzieła. Zapowiada się ono naprawdę wspaniale. A jak wielkie, no to ono zawsze musi przerastać nasze siły. Ale czyż nie na tym polega rozwój? Gdy dorastamy do wyzwań, a nie zmniejszamy je, tak żeby nas nie straszyły. Więc w ostatnim tygodniu wielokrotnie wyrywała się ta modlitwa. Boże, daj nam dorosnąć, daj nam dorosnąć, daj nam dorosnąć. A więc różne dzieła, które tworzymy, by zaspokoić potrzeby. I każdy z nas ma okazję, by w to się zaangażować całym sercem, myślą, uczuciem, siłą. No i być szczęśliwym, tak? Bo więcej szczęścia jest wiadomo po jakiej stronie. Młodsza część naszej wspólnoty i też wielu innych do pomocy jest wczoraj i dzisiaj w Katowicach, by stworzyć tam wydarzenie. Wczoraj klub gier, dokładnie w mieście Ogrodów w Katowicach. Dzisiaj młodzieżowe wydarzenie wspólnotowe właśnie po to, by na wzór Jezusa zaspokoić jakieś potrzeby ludzi, by później zaspokoić te najgłębsze. A jedną z tych najgłębszych, którą Bóg chce też zaspokajać dzisiaj w naszych sercach, Jego słowa mają moc młota pneumatycznego, jeżeli tylko na to pozwolimy. Szczęśliwi ubodzy w duchu, a więc Bóg mówi do naszego ducha, no bądź ubogi w duchu.